Proszę Państwa, w drugiej części mojej prezentacji chciałem przedstawić zagadnienia związane z tym, w jaki sposób można ograniczyć, czy w ogóle można ograniczyć negatywny wpływ zmian klimatu na nasze środowisko, na rolnictwo, o tym, o czym mówiłem w części pierwszej. Nie ulega wątpliwości, że czynnikiem wpływającym głównie na zmiany klimatu jest emisja gazów szklarniowych. Specjaliści od prognozowania posługują się takim równaniem, gdzie ta emisja węgla równa się iloczynowi populacji, czyli ludzi, usług świadczonych na rzecz każdej z osób, członków tej społeczności i energii niezbędnej do realizacji usług oraz emisji na jednostkę energii. No, to jest iloczyn, proszę Państwa, i czyli żeby ograniczyć jego wartość, no, trzeba którykolwiek z jego składników ograniczać. Oczywiście nikt nie mówi o ograniczeniu populacji ludzkiej, ale mówi się o ograniczeniu chociażby zaawansowania technologicznego usług, z których korzystamy, czyli powrót do systemu życia proekologicznego, aczkolwiek to wymaga pewnych wyrzeczeń, dotyczy niewielkiej części naszej populacji, ale ograniczając emisję w zasadzie w trakcie produkcji energii, możemy to znacznie ograniczyć. Chciałbym teraz Państwu jeszcze powiedzieć coś o tak zwanym śladzie węglowym. Ślad węglowy to jest, zgodnie z definicją, całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Mówi o tym, ile generalnie jest emisji zawarte w jednostce jakiegoś produktu czy czegokolwiek. Na szczycie tej listy, jak gdyby dotyczącej emisji z naszego życia codziennego, są kwestie związane z komunikacją. Elementem najbardziej wpływającym na redukcję jest pozbycie się samochodu. No to rzeczywiście jest kwestia przeorganizowania swojego życia, ale jest to najbardziej emisyjny element naszego życia. Następnie jest unikanie lotów samolotem, zwłaszcza transoceanicznych. Nawet mówi się o czymś takim, że w roku 2019 powstał taki ruch społeczny wstydu przed lataniem, flight shaming. To dotyczyło głównie społeczności krajów Europy Północnej, no i spowodowało pewne perturbacje w liniach lotniczych. Następnie mamy przejście na dietę roślinną, czyli zaniechanie konsumpcji mięsa, zamiana samochodu na samochód hybrydowy, recykling odpadów, suszenie prania bez użycia suszarki bębnowej. No i najmniej efektywne w tym zestawieniu jest wymiana żarówek na oszczędne. No, to również jest dość wątpliwe. Jeśli chodzi o samą konsumpcję, czyli z tego, to, co my spożywamy, to jak wiadomo, że najbardziej emisyjna jest konsumpcja emisyjna, czyli najbardziej związana z największą emisją dwutlenku węgla jest konsumpcja mięsa, baraniny, wołowiny. Z kolei inne produkty, takie jak ser, mięso ryb, czy mięso kurczaka, czy jaja, są już o wiele mniej emisyjne, a generalnie ograniczenie konsumpcji mięsa prowadzi do redukcji gazów szklarniowych o 30%, przejście na wegetarianizm 63%, a przejście na dietę całkowicie roślinną aż 70%. A jeśli chodzi, proszę Państwa, o kwestię diety bezmięsnej, to jest ona również związana ze śladem wodnym. To jest taka jak gdyby dodatkowa korzyść dla środowiska wynikająca z zaniechania konsumpcji mięsa. I szacuje się przy wykorzystaniu takich zwykłych internetowych kalkulatorów śladu wodnego, można obliczyć, że zaniechanie konsumpcji mięsa w wypadku kobiety, statystycznie kobiety, daje około 405 metrów sześciennych na osobę rocznie oszczędności, a w wypadku mężczyzny prawie 450 metrów sześciennych na osobę. Czyli to jest, proszę Państwa, oprócz efektów zdrowotnych, dodatkowy efekt środowiskowy związany z zaniechaniem konsumpcji mięsa. Jakie są możliwe przeciwdziałania dotyczące zjawiska zmian klimatu? Mitygacja, czyli osłabienie, opóźnienie efektu cieplarnianego poprzez chociażby zwiększenie powierzchni lasów, zmniejszenie zużycia energii w silnikach samochodowych, innych urządzeniach, ograniczenie liczby zabiegów mechanicznych, czyli zmiana uprawy pełnej orki na uprawę uproszczoną i powrót do tradycyjnych rotacji upraw. Tutaj jeśli chodzi o zabiegi konkretnie związane z rolnictwem, mówi się o
możliwości hodowli nowych odmian bądź zastępowaniu nowych przez stare odmiany, które są bardziej dostosowane do aktualnie panujących warunków klimatycznych, o stosowanie roślin okrywowych, żeby nie dopuszczać do erozji powierzchni gleby i do niepotrzebnej emisji, modyfikacje agrotechniki polegające na zmianie terminu siewu, zbioru, potem hodowla zwierząt w kierunku większej tolerancji na wysokie temperatury, optymalizacja wykorzystania naturalnych pasz, poprawa warunków utrzymania zwierząt, no i znane nam powszechnie rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne oraz, co bardzo istotne, zróżnicowanie źródeł dochodu dla gospodarstw rolnych, tak aby nie były one tylko i wyłącznie związane z przychodem wynikającym z uprawy roli. Można się przygotować na nadejście ocieplenia. Doświadczenia pokazują, że pomimo powtarzających się powodzi, no chociażby w naszym kraju, no to niekoniecznie zawsze te działania są prowadzone tak, jak powinny być prowadzone. Z możliwych przeciwdziałań jest jeszcze zmiana typowych gospodarstw rolnych na tak zwane odrębne agroekosystemy. Także, aby każde gospodarstwo poprzez dosadzenie chociażby drzew, zwiększenie powierzchni upraw roślin rodzimych, wieloletnich, ograniczenie zależności od nawozów, środków ochrony sprowadzanych z zewnątrz i zmiana w ilości rodzajów hodowanych zwierząt stało się bardziej niezależne od tych czynników zewnętrznych. No i kolejnym elementem jest odchodzenie od wysoko wyspecjalizowanych gospodarstw, które są skoncentrowane tylko na kilku rodzajach produkcji, czyli tej tak zwanej monokulturyzacji, na rzecz łączenia wielu rodzajów produkcji rolniczej w jednej firmie. Tutaj na slajdzie prezentowany jest przykład takiej integracji, połączenia różnego rodzaju działań. Ta ilustracja pochodzi z raportu Europejskiej Agencji Środowiskowej z kwietnia 2019 roku. W podsumowaniu tej części potwierdzamy, że ocieplenie jest niepodważalnym faktem i działalność człowieka może je tylko ograniczyć. A główne zagrożenia dotyczą upraw rolnych i wynikają one z nierównowierności opadów oraz długotrwałych susz glebowych. Do utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie będą konieczne zmiany organizacyjne, nakłady finansowe. Chciałem jeszcze skupić się na zasobach wodnych. Zwłaszcza w Polsce jest to kwestia bardzo istotna. Od wielu lat obserwuje się, trend wskazuje na to, że zasoby wodne Polski maleją. Średnia wielolecia wykreślona dla okresu 1945-2016 mówi o 1810 metrów sześciennych na osobę, ale są okresy, kiedy jest to niewiele ponad 1100-1200 i są okresy, gdzie jest to więcej, także ta wartość sukcesywnie maleje. Mówi się powszechnie o konieczności zmiany chociażby podejścia do małej retencji. No, w naszym kraju ta sytuacja rzeczywiście jest nieciekawa, gdyż łączna pojemność zbiorników retencyjnych wynosi niewiele ponad 4 miliardy metrów sześciennych. To jest 6,5% rocznego odpływu, a w krajach rozwiniętych jest to około 15%. Także mamy jeszcze bardzo dużo do wykonania. Niekorzystny układ relacji powierzchni upraw objętych uprawami zbożowymi, które jak gdyby są uprawami eksploatującymi materię organiczną, a wkładem tej materii, który przekłada się na ilość bydła chociażby i trzody chlewnej. Te krzywe niestety się przecinają. W latach 80. udział zbóż wynosił około 50% w ogólnej strukturze upraw, ale w latach 2000 i później skoczył do prawie 70% i utrzymuje się cały czas na tym poziomie. Z kolei średnia obsada zwierząt zmalała i to jest efekt tego zjawiska. Oprócz tego w Polsce panuje przekonanie, że monokultura jest najpewniejszą metodą zapewnienia przychodu dla rolnika. Ja jestem w stanie to zrozumieć, to jest bardzo istotne. No ale niestety to ma konkretną cenę. Jeśli chodzi o podwyższenie zawartości materii organicznej w glebie, dane naukowe wskazują, że uprawą najbardziej pożądaną dla tego celu, ograniczającego chociażby odpływ wody odpadowej, to jest uprawa łąk, która daje zaledwie tylko 30% odpływu w porównaniu chociażby z czarnym ugorem, który daje ponad 60%. Również podwyższyć zawartość materii organicznej można poprzez zmianowanie oraz poprzez zastosowanie roślin wieloletnich, które mają dodatni współczynnik reprodukcji materii organicznej w porównaniu z roślinami zbożowymi, które ten współczynnik mają ujemny. Jedną z metod jest również zmiana systemu uprawy na uprawę uproszczoną, uprawę bezorkową, czyli im mniej będziemy intensywnie oddziaływali na glebę, tym ta materia będzie dłużej zachowywana.
Polska jest krajem o stosunkowo niewielkich zasobach wodnych. Deficyt wynika z jej braku w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. A dla największe zagrożenia dla zasobów wodnych w Polsce to malejąca ilość opadów przy wzrastającej temperaturze, spadek zawartości materii organicznej w glebie, no i zły stan czystości wód podziemnych oraz niedostateczna powierzchnia zbiorników retencyjnych. Jedynie szybkie i właściwie skoordynowane podjęcie działań zmierzających do poprawy tej sytuacji może sprostać narastającym zagrożeniom. I istnieje również konieczność promocji oszczędzania wody i począwszy od nas samych, od ograniczenia zużycia w gospodarstwach domowych, a aż po zastosowanie nowych technologii przemysłowych, rolniczych, modyfikacje struktury zasiewu czy hodowlę odmian lepiej gospodarujących wodą.